Witam serdecznie, ja jestem Michał, a to jest krótka recenzja mikrofonu Sony ECM-XY-ST1M połączona z unboxingiem, czyli rozpakowaniem sprzętu. Zajmiemy się również najważniejszą, moim zdaniem, rzeczą w tym filmie. Przetestujemy dźwięk z tego mikrofonu w warunkach wewnętrznych oraz zewnętrznych. Mikrofon będzie podłączony do aparatu A6000, którym obecnie nagrywam. Paczka została zamówiona w Polsce w sklepie internetowym i dowieziona przez kolegę Stanisława, za co bardzo serdecznie mu dziękuję za tę przysługę. W RPA bardzo ciężko znaleźć ten mikrofon. Nawet jeżeli coś znalazłem, był to sprzęt zazwyczaj z drugiej ręki, a do tego cena znacznie przewyższała cenę nowego mikrofonu w Polsce. Chcecie się dowiedzieć co nieco o tym sprzęcie? Zapraszam do obejrzenia dalszej części filmu. Zobaczmy, co się znajduje w środku. Tak wygląda pudełko. Sprzęt jest zamknięty w przezroczystym plastiku. Otworzymy go teraz i wyciągniemy z niego wszystkie rzeczy, jakie się z nim znajdują. Więc tak, mamy mikrofon stereofoniczny. Tutaj jest nakładka ochronna złącza. Jest dokumentacja, jeszcze więcej dokumentacji, sporo tego. Jest osłona przeciwwietrzna, niezbędnik do mikrofonu. Dalej jest element dystansowy, ja tego akurat nie będę potrzebował. Kabel. Jest możliwość podłączenia mikrofonu do wyjścia miniczek. I jest również pokrowiec, żeby móc to wszystko schować. Krótkie podsumowanie mikrofonu. Nie ma co rozpowiadać się o tym sprzęcie, ale są pewne podstawowe informacje, które powinniście poznać, zanim zdecydowalibyście się na zakup tego mikrofonu. Najważniejsze w tym filmiku jest w końcu porównanie dźwięku, ale o tym później. Mikrofon Sony ECM-XY-ST1M. Jest to stosunkowo niewielki i lekki, bo waży 100 gramów, mikrofon stereofoniczny ze stopką multi-interface i przewodem do złącza. Współpracuje z kamerami serii Handycam oraz aparatami z wymiennymi obiektywami. Tutaj znajdują się mikrofony, które można regulować względem siebie i w zakresie od 0 do 120 stopni. I tak gdy ustawimy je w taki sposób, to odbiór dźwięku powinien być zbierany głównie z przodu kamery, czyli przy wąskiej scenie dźwiękowej. Może to być konkretna rozmowa czy instrument. Natomiast jeśli zmienimy kąt ustawienia mikrofonów w taki sposób, to mikrofon będzie odbierał dźwięk w znacznie szerszym zakresie, bo do 120 stopni. Na stronie internetowej Sony jest informacja o regulowanej charakterystyce ułatwiającej co zarejestrowanie dźwięków. Jest to moim zdaniem wprowadzenie klienta w błąd, bo mikrofon ma charakterystykę kardioidalną. Regulować można jedynie mikrofony względem siebie. Charakterystyka jest ta sama. Stopka multi-interface przesyła sygnał audio bezpośrednio do kamery, więc wszelkie dodatkowe kable są zbędne. Tutaj mamy pokrętło blokujące. Kiedy podłączymy mikrofon do stopki aparatu czy do kamery, obracamy to pokrętło w celu dociśnięcia go do aparatu. To jest nakładka ochronna złącza, która chroni stopkę multi-interface. Lepiej tego nie zgubić i dbać o to, aby stopka była zakryta przez tą nakładkę, gdy mikrofon nie jest podłączony do aparatu czy kamery. Tutaj mamy wyjście mikrofonu, które umożliwia nagrywanie dźwięku przez podłączenie urządzenia do aparatu kamery za pomocą kabla, jeśli Twój aparat czy kamera nie posiada stopki multi-interface. W tym miejscu znajduje się przełącznik. Widzimy tu opcję norm oraz, trochę dalej, żeby może lepiej było widać, norm oraz low cut. Możemy ustawić przełącznik odpowiednio do źródła dźwięku.
Wybieramy norm w przypadku, jeżeli chcemy odbierać naturalne dźwięki od niskich do wysokich tonów. Natomiast low cut służy do efektywniejszego wytłumienia tonów o niskiej częstotliwości, aby zredukować szumy wiatru, wibracji lub klimatyzacji. Osłona przeciwwietrzna, osłabiająca odgłosy wiatru w nagraniu. Bardzo przydatna rzecz, wręcz obowiązkowa. Każdy posiadacz tego mikrofonu doceni, gdy będzie pracować w warunkach zewnętrznych, aby skuteczniej tłumić hałasy wywoływane przez podmuchy wiatru. Na stronie internetowej Sony ta osłona wygląda nieco inaczej, zresztą możecie sami sprawdzić i porównać. Moim zdaniem lepiej przedstawia się osłona ze strony internetowej. Wygląda na większą, ma jakby takie większe, więcej tego włosia. Może to czas dla Sony, aby zaktualizować informacje o tym produkcie na stronie, bo ja osobiście nastawiałem się właśnie na tą osłonę, jaką widać na stronie internetowej, a tutaj niespodzianka. Element dystansowy. Jeśli urządzenie ma pokrywę stopki, wtedy można zamontować ten element dystansowy, aby uniknąć wszelkich odgłosów uderzania tej pokrywki. Ja tego nie będę potrzebował, bo aparat A6000 nie posiada takiej osłony na stopkę. Także będzie tylko leżeć. A tutaj oczywiście mamy dokumentację, instrukcję obsługi w 40 różnych chyba językach. To wszystko. Posłuchaliście, jak brzmi dźwięk z aparatu A6000. Teraz zamontujemy mikrofon i sprawdzimy, jak to będzie wyglądało w warunkach wewnętrznych. Ok, mikrofon został zamontowany do aparatu. Będziecie mieć porównanie dźwięku w warunkach wewnętrznych. Ja znajduję się teraz w małym, zamkniętym pomieszczeniu, a sam różnicę zobaczę dopiero przy montażu wideo. Pokażę Wam teraz, jak ten mikrofon prezentuje się wraz z aparatem A6000. Tutaj, jak widać, osłona przeciwwietrzna została już zamontowana. Nad pokrętłem blokującym znajduje się amortyzator. Podejrzewam, że jego funkcją jest ograniczanie drgań, jakie mogą występować pomiędzy aparatem a mikrofonem. Myślę też, że jeżeli będę stukać palcami po obudowie tego mikrofonu, to ten dźwięk będzie zarejestrowany. Jeśli będę przecierać osłonę przeciwwietrzną, to również mikrofon zarejestruje. Że wniosek jest taki, że podczas nagrywania po prostu tego mikrofonu nie dotykać. Jeżeli chodzi o mikrofony, one są teraz ustawione względem siebie na 0 stopni, czyli są zwrócone w moją stronę. Co mogę zrobić? Podmucham trochę teraz tą osłonę, żeby zobaczyć, jak mikrofon się zachowa. Z różnych stron. Poklaskam też trochę z różnych stron. Jeszcze z tyłu, że tak to wygląda. Zmienimy teraz ten zakres tych mikrofonów na 120 stopni. Problem jest taki, że podczas nagrywania muszę, żeby zmienić ten zakres, niestety będzie to wszystko słychać, że jest teraz ustawione. Zakres tego dźwięku jest teraz powinien być szerszy. Co mogę jeszcze powiedzieć? Przeglądałem różne prezentacje i testy tego mikrofonu w warunkach wewnętrznych. Moim zdaniem ten dźwięk jest znacznie lepszy. No i oczywiście zbiera mniej szumu z otoczenia, co oczywiście jest na plus, bo w końcu chodzi o czystszy dźwięk. Może jeszcze raz poklaszczę z różnych stron. I jeszcze z tyłu, że tak to mniej więcej brzmi. Okej, myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o testowanie tego mikrofonu w pokoju w warunkach wewnętrznych.
pójdziemy teraz na dwór, nad rzekę i zobaczymy, jak mikrofon się zachowa na dworze w warunkach zewnętrznych, także chodźcie ze mną. What we do here is go back, 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 back. Zaraz zobaczycie śmieszne ptaki oraz ich dźwięki, jakie wydobywają. Zobaczcie. Przepraszam, że trochę denerwujący dźwięk. Tutaj będziemy testować dźwięk w warunkach zewnętrznych. Jestem teraz nad rzeką Moi River z języka afrykanerskiego na polski. Tłumaczymy ją jako piękna rzeka. Są teraz dźwięki, dochodzą z różnych stron. Mamy szum wiatru, jest woda, ptaki gdzieś z dala śpiewają. Dalej jeszcze przyjeżdżają samochody, a gdzieś nad moją głową przelatuje samolot. Jest 10 marzec, piękna jesienna pogoda w Republice Południowej Afryki, w skrócie RPA. Koniec lata tutaj nastąpił jakoś pod koniec lutego. Mikrofon Sony ECM-XYST-T1M jest wraz z osłoną jest zamontowany do aparatu. Nakręcimy teraz to samo ujęcie, tylko że bez tego mikrofonu dźwięk będzie dochodzić z wbudowanego mikrofonu z aparatu. Jestem teraz nad rzeką Moi River. Z języka afrykanerskiego na polski tłumaczymy ją jako piękna rzeka. Dźwięki dochodzą z różnych stron. Ptaki śpiewają, jest szum wiatru, jest woda. Tam dalej gdzieś samochody przejeżdżają, a nad moją głową przylatuje samolot. Jest 10 marzec, mamy piękną jesienną pogodę w Republice Południowej Afryki, w skrócie RPA. Koniec lata tutaj nastąpił jakoś pod koniec lutego. Film, ten fragment jest nagrywany bez udziału tego mikrofonu w celu porównania po prostu dźwięku, także mam nadzieję, że będzie jakaś różnica, a powinna być. Ok, dalsza część testu wraz z mikrofonem w warunkach zewnętrznych. Mikrofony są ustawione względem siebie na 0 stopni, czyli są zwrócone w moją stronę. Tak jak wcześniej wspomniałem, te dźwięki, o których mówiłem wcześniej, one cały czas występują. A zrobimy teraz taki test, że przejdę się wokół tego aparatu i będę po prostu mówił raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Może zobaczmy. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. 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 Zrobimy to samo teraz, ale bez tego mikrofonu ECM-XYST-1M. Dobra, dalsza część testu, tym razem bez udziału tego mikrofonu i zrobimy tą samą czynność, czyli po prostu będę szedł wokół tego aparatu i mówił to samo co ostatnio. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. 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 Także porównamy potem przy montażu wideo, jak to będzie słychać. Znajduję się teraz w
dalej nad rzeką Moi River, ale w miejscu, gdzie woda jest bardziej wzburzona. Nagrywam to teraz bez udziału tego mikrofonu. Trzymacie teraz, możecie teraz posłuchać, jaki jest dźwięk. A zaraz podłączymy ten mikrofon, żeby sprawdzić różnicę pomiędzy funkcją norm a low cut. Ok, mikrofon został zamontowany, przełącznik jest ustawiony na norm, także na pewno słychać różnicę. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Przyłączymy teraz przełącznik na funkcję low cut. O, dobra. Jest przyłączone. Czy jest jakaś różnica? Zaraz sprawdzimy przy montażu wideo. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Okej, myślę, że to tyle. Przyłączymy jeszcze raz na norm. I wrócimy do poprzedniego miejsca. Mikrofon Sony ECM-XY-ST1M, pomimo dosyć drogiej moim zdaniem ceny, jest bardzo dobry, solidnie zbudowany, niewielki, brzmi fantastycznie. Jedynym minusem, jaki zauważyłem, to to, że jest brak możliwości ręcznego wzmacniania dźwięku wtedy, kiedy mikrofon jest podłączony do aparatu poprzez stopkę. Myślę, że warto zainwestować w ten sprzęt, ponieważ odbiorcy w dzisiejszych czasach zwracają uwagę zarówno na jakość wideo, jak i jakość dźwięku. Dodatkowym atutem jest to, że przy montażu filmu nie trzeba synchronizować dźwięku z wideo, także jest to też oszczędność czasu. Moim zdaniem ten sprzęt, ten mikrofon jest obowiązkowym dodatkiem dla tych, którzy chcą mieć wysokiej jakości dźwięk przy nagrywaniu filmów. Dlaczego postanowiłem zainwestować w zewnętrzny mikrofon? Są dwa powody, a nawet trzy. Pierwszy jest taki, że często nagrywam na dworze, gdzie wiatr daje we znaki i zdarza się tak, że podczas montażu wideo mój głos jest tłumiony właśnie przez podmuchy wiatru. Drugi powód jest oczywiście jakość. No, nie ukrywam, że ten mikrofon dał duże pole manewru, jeżeli chodzi o dźwięk. A trzeci, główny powód jest taki, że aparat, którym nagrywam, ten Sony A6000, nie ma możliwości podpięcia mikrofonu do niego poprzez kabel mini jack. Jedyna możliwość to podłączenie mikrofonu poprzez stopkę do aparatu i ten mikrofon właśnie taką możliwość mi daje. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat dotyczący wyglądu, funkcji, działania mikrofonu Sony ECM-XY-ST1M. Zapraszam do subskrybowania kanału, jeśli chcecie się dowiedzieć co nieco o tym pięknym kraju, jakim jest RPA. Pozdrawiam, cześć!